Dzień dobry i witam Was w kolejnym takim luźnym vlogu. Musiałam sobie, słuchajcie, zrobić maseczkę oczyszczającą, bo przez te upały, które ostatnio były, słuchajcie, takie mi się wągry porobiły na twarzy. Nie chcę się wyciskać, bo ja mam taką manię ogólnie, że za każdym razem, kiedy jestem przed lusterkiem i jestem tak, wiecie, blisko, nie wiem, czy Wy też tak macie, ale jeżeli tak, to dajcie znać, to po prostu ja, nie wiem, cały czas tylko biorę papier i co chwilę się biorę i wyciskam. I potem chodzę z jakimiś takimi czerwonymi wypryskami. Zamiast sobie właśnie zrobić taką maseczkę oczyszczającą albo jakiś peeling, to ja wszystko sobie cisnę. Dzisiaj obudziłam się i serio myślałam, że nie mam nic do zrobienia. Znaczy tylko tam musiałam wziąć i zmontować, dokończyć vloga i ogarnąć miniaturkę. I tak sobie myślałam, że wezmę i posprzątam sobie mieszkanko i będzie elegancko, czyściutko. A tutaj nagle mi się tyle nazbierało. Gdzieś tam musiałam ogarnąć kampanię na szybkiego, opublikować tutaj. Jednak okazało się, że ten vlog nie jest zmontowany całkowicie. Miałam tam tylko, myślałam bynajmniej, że on jest zmontowany całkowicie. Ja tylko tam, wiecie, gdzieś tam muszę delikatnie go dopieścić. A tu się okazało, że co? Że on do połowy zmontowany, więc na szybkiego go zmontowałam. Ogarnęłam miniaturkę, ogarnęłam TikToka, ogarnęłam kampanię, powysyłam maile, podpisywałam klientkom i tak na dobrą sprawę jest godzina 12:48, a ja chwilę po 10:00 wzięłam i usiadłam do laptopa i zaczęłam tutaj ogarniać wszystko. I sobie tak siedzę, aparat obok mnie i tak sobie myślę, a odpalę, coś tutaj do Was pogadam, coś tutaj się może nagra, z tego co widzę po Waszych wiadomościach na Instagramie, czy tam po Waszych komentarzach na YouTubie, czy po wiadomościach na TikToku, to lubicie takie po prostu luźne, zwykłe vlogi. Dla mnie w sumie takie vlogi, wiecie, nic się takiego nie dzieje w moim życiu, a Wy to w sumie oglądacie z ciekawością, także oczywiście bardzo mi miło. I co? Działam sobie dalej, muszę kilka rzeczy jeszcze ogarnąć. Zrobiłam sobie śniadanką, zjadam i się ogarniam. Muszę włosy ogarnąć i zmyć to czarne coś z twarzy. Wczoraj przyjechała do mnie Sauer i zobaczcie, co mi przywiozła. Takie swojskie, ogrodowe, niechemiczne cukinie. I tak zaczęłam się zastanawiać, co ja mam z nimi zrobić. I słuchajcie, na początku myślałam, no może placki z cukinii, ale ostatnio tak często robiłam te placki z cukinii, że już troszeczkę mi się przejadły. To była jakaś śmieszna, taka mała, wąska. I wzięłam, wpisałam w internety właśnie dania z cukinii. Wyskoczyła mi, słuchajcie, zupa, znaczy w sumie krem z cukinii, więc chyba dzisiaj coś takiego zrobimy. Nie wiem, jak to będzie wyglądało kolorystycznie, dlatego że w internecie widziałam przepis tylko ze zielonej cukinii. Ja nie mam żadnego w ogóle pojęcia, jak smakuje ta żółta czy to pomarańczowa cukinia. Nie wiem, czy ona ma taki sam smak jak ta zielona, ale chciałabym w sumie wykorzystać je wszystkie, więc jestem ciekawa, jaki kolor z tego wyjdzie. No, ale zobaczymy. W ogóle krem z cukinii, w ogóle cukinia to jest warzywo takie, wiecie, jesienne. A że mamy już koniec sierpnia i powoli zbliżamy się do takiego moodu jesiennego, to dlaczego nie, co nie? Można taką zupę krem w sumie z cukinii zrobić. Powiem Wam tak szczerze, że ja już chciałabym, żeby była jesień. Dziś nawet nie wiem, która jest, no jest końcówka sierpnia i ja już, słuchajcie, zaczęłam pić jesienne herbaty. Ja już sobie cynamon, ja już sobie jabłuszko dodaję do herbatki, także ja już naprawdę chciałabym, żeby ten taki mood jesienny mi tak całkowicie wszedł, żeby można się było wejść pod kocyk, odpalić Netflixa z taką ciepłą herbatką. Matko jedyna, masakra. Ja kocham lato, uwielbiam lato, dla mnie to jest najlepsza pora roku, ale powiem Wam, że przez to, co ostatnimi czasy się wydarzyło w moim życiu, ja już chcę, żeby po prostu ten rok jak najszybciej zleciał i chcę już tą jesień i pewnie jak będzie już jesień, to już będę chciała zimę, żeby serio już zaczął się ten 2025 i mam nadzieję, że będzie lepszy. Oby. Teraz, moi drodzy, patent na pognięcione spodnie, czyli to za 4,50 action. To jest, słuchajcie, sztos. I ogólnie to nie prasuje, nie prostuje wszystkiego. Ale ja ogarnęłam, słuchajcie, że jak są takie mocniejsze zagniecenia, załóżmy, nie wiem, czy w jeansach, czy na przykład jak mam jakiś taki sztywniejszy materiał i to zagięcie jest takie, wiecie, mega mocne, to tak trzeba popsikać mocniej i później suszarką wysuszyć i słuchajcie, normalnie wszystko ładnie znika. Jak macie gdzieś action obok siebie,
albo nie wiem, gdzieś tam będziecie i będziecie przyjeżdżać, to serio zajedźcie, kupcie, bo serio warto. Taka szybka polecajka z mojej strony. Jadę zaraz odebrać Maksymiliana i biorę mu mus i wodę, dlatego że bierzemy nieszczęsne to coś, okropieństwo. Ja naprawdę nie lubię, jak on na tym jeździ, dlatego że on tak szybko popitala. Ja muszę za nim normalnie aż biec, bo no, to jest gdzieś tam taka prędkość, że zwykły spacerek niestety, ale odpada. Chcę go odebrać z przedszkola i chcę pojechać z nim do parku, do cieplic, dlatego że tam i jest plac zabaw i też tam w sumie może sobie pojeździć. Wrócimy do domku i zrobię ten krem z cukinii. Jestem go ogólnie mega ciekawa, dlatego że nigdy nie robiłam kremu z cukinii. Nigdy, więc też w sumie nigdy nie jadłam, więc jestem ciekawa, jak to w ogóle będzie smakowało i czy to w ogóle mi wyjdzie. Przebrałam też spodnie, bo słuchajcie, one są po prostu na mnie chyba za duże. Nie wiem, wcześniej były dobre, teraz mi po prostu spadają z tyłka. Nie będę oczywiście ukrywała, że się nie cieszę, że są na mnie trochę przeduże. Ale z drugiej strony trochę lipa, dlatego że no nie będę mogła ich ubierać. Dobra, nieważne, w każdym razie. Zbieram manatki, muszę jeszcze pojechać szybciutko do sklepu kupić pilniczki, bo jutro i pojutrze mam klientki, a pilniczków w salonie brak. Dzieci odebrane i proszę bardzo, tutaj ogólnie spoko jest. Oho, no i byłby wypadek, ale go strąbił porządnie. Piękna fontanna, ale w sumie jak ktoś mnie tutaj... No wiem, jak oglądacie mnie tutaj dość długo, to widzieliście na jakimś tam wcześniejszym vlogu tą fontannę i w ogóle ten park, bo też nagrawaliśmy stąd vloga. No dawaj, chodź! Let's go! Spoczkę tutaj, bo akurat tu jest tak dużo dróżek, więc będzie sobie mógł pojeździć. Pójdziemy sobie na plac zabaw, później ewentualnie pójdziemy sobie tam zjeść jakieś fryteczki. Zobaczymy. Mam nadzieję tylko, że nie zacznie padać, bo ogólnie zobaczcie, szaro, jest szaro, niedobrze. Po takich parkach mogę akurat z nim spacerować, bo tutaj są wyznaczone te dróżki, nie ma aut, co najważniejsze, jest bezpiecznie i chociaż się nie stresuję i nie latam co chwilę za nim i nie trzymam go, bo wiecie jak to jest przy ulicy, strach. A tutaj sobie elegancko jeździ, więc ja sobie mogę pospacerować w miarę normalnym tempie, a on może sobie pojeździć. Tylko szybko, szybko zobacz. No, jaka kicająca, malutka, słodka. Jak się w ogóle woła wiewiórki? Są dwie, a nie... Mogę dożyć iść? No to odłóż rowerek i podejdź, zobaczymy. Idzie. No, ale powoli, powoli, bo uciekną. Patrz, już uciekają, widzisz? A druga gdzie na drzewo chyba wskoczyła, co? Maksio, z drugiej strony. Obejdź drzewo dookoła i zobacz na górę. No, 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 no. Nie, ona cię... Tu jest, na konarze, na dole. No Max, dookoła. Ona cię w bomboko robi. Widzisz ją? No co? Z drugiej strony musi być. Zobacz z drugiej strony. Widzisz? Jest? No nie strasz. Jest tam, wspina się do samą górę. No, w ogóle dużo jest tutaj tych wiewiórek. Mega ładna! Max przed chwilą do mnie. Mamo, pokazać ci jak się robi kapcia. Dobra, Max, starczy. Weź te dziury może zakop z powrotem, co? Ej, bo jak ktoś zaraz przyjdzie, nas okrzyczy. Nie no, dobra, może te dziurki nie są jakieś duże, ale... Tak z grzeczności trzeba to, wiesz co? To idź sobie gdzieś tam, nie wiem. Nie rób tutaj na środku. Frytki twoje. Zobacz, jakie eleganckie. Proszę bardzo. Szamaj. Na zdrówko. Tutaj jest taki fajny plac zabaw. Nie kop, co ty. A te frytki takie chłodne trochę. Jakby leżały dosyć długo. Ale smaczne. Nie? Mama, ale to są moje frytki. No dobrze. Jedz, zobaczymy, czy je wszystkie zjesz. Zjesz je wszystkie? No to zobaczymy. Mamy, moi drodzy, kolejny dzień. Jak wróciliśmy z tego parku, to słuchajcie, tak cholernie rozbolała mnie głowa. Takie tutaj dziwne impulsy miałam. Stwierdziłam, że dobra, już nie kończę tego vloga. Nagramy kolejny dzień, a ja po prostu musiałam się serio położyć, odpocząć, troszeczkę się wyciszyć, bo czułam jakieś takie dziwne przybodźcowanie. Plus ta jeszcze głowa, mówię, nie.
kładę się, odpoczywam, żeby wstać kolejnego dnia z lepszą energią. I słuchajcie, jest godzina 9:41, a ja już jestem w połowie robienia kremu z cukinii. Tak jak mówiłam Wam wcześniej, nigdy nie jadłam kremu z cukinii i też nigdy go nie robiłam, więc totalnie nie wiem, czego się spodziewać. Wzięłam i już podsmażyłam co to jest? Cebulę z czosnkiem, 1,5 cebulki i 2 ząbki czosnku. Pokroiłam wszystkie te cukinie. Tutaj biorę je tak elegancko, już smażę na patelni. Plus robi mi się też bulion. No i co? I będziemy sobie później to wszystko miksować. Jestem ciekawa. Aha, jeszcze brałam w sklepie też wczoraj i kupiłam parmezan, bo stwierdziłam, że będzie dobrze smakowało, jak właśnie tak posypiemy grzankami i jeszcze na te grzanki damy parmezan, to może być dobre. Przygotowałam sobie tu już wszystko, blender, nie blender i jeszcze pokroiłam pietruszkę, bo pietruszkę też wrzucimy, ją zblendujemy. Jak robiliście krem z cukinii, to napiszcie mi, co jeszcze na przykład dodajecie, albo może jak robicie, wiecie, człowiek się uczy. Człowiek się jeszcze uczy. Mamy bulion, który zaraz sobie przelejemy. Może sobie teraz trochę wlejemy. Nie dużo, bo tak będziemy go wlewać, wiecie, po troszkę, żeby też nie był ten krem za rzadki. A! Cebula. Ładnie pachnie, ale czy dobrze smakuje? Tego jestem ciekawa. Kurde, jak mi tu chlapie. Ja muszę sobie kupić termomiksa. Wiecie? Tylko szkoda mi pieniędzy. Drogi biznes. Ej, mega dobre. Bardziej mi smakuje ten krem z cukinii niż krem z brokuła. Ale lubię też jeszcze krem z dyni. Widziałam właśnie dzisiaj w Dino, bo byłam, jak odwiedzam Maxa do przedszkola, że już są dynie. Więc niedługo zrobimy sobie krem z dyni. Ej, mega. Genialne. Genialne. Dobra, już nie blendujemy, bo nie ma co. Szybka zmiana planów, moi drodzy. Jadę zawieźć mojej mamie na spróbowanie krem, plus jeszcze starłam jej tutaj parmezan, także zobaczymy, co Agnieszka powie, czy jej smakuje. No próbuj, kobieto! Próbuję. Ja się tak starałam. Mamo, tylko co chwilę, nie kameruj mnie, nie kameruj mnie. Nie umyte mam włosy. Nie umyte mam włosy. Spróbuj. Nie wiem, czy jest, nie nakładny jest. Ale... co? Kolor ma jak szpinakowy byłby, nie? A wiesz o tym, że dałam tam taką jedną wielką, gigantyczną pomarańczową? No? Tak? No. Ale tak szczerze. Nie obrażę się, jak powiesz, że jest niedobre. Dobre. Dobre, co nie? Ja lubię takie. No. Coś. Dobrze smakuje. Mhm. I do tego grzaneczki, parmezan. Ale normalnie jak z szpinakiem właśnie. Nie. Dziś mi tak, ale ja pikantne. Trochę pieprzu dam. No. No to git. Ale smaczna. Widzisz? Nie dam nikomu jej. Nie musisz dawać. Dobra. Git, nie? No i słuchajcie, człowiek zadowolony. Dostał pochwałę od mamy City. Jadę teraz odebrać paczki z paczkomatu. I lecę, słuchajcie, odebrać Maksymiliana, dlatego że na 16 mamy fryzjera. I zobaczymy ogólnie, czy on dzisiaj wytrzyma, bo słuchajcie, Max ogólnie jak siedzi u fryzjera, to on dostaje po prostu owsików w tyłku i po prostu co chwilę tylko się rusza. Daniel po prostu lata dookoła niego i próbuje, wiecie, jakoś go równo ściąć, ale jest ciężko. I chciałabym właśnie, żeby dzisiaj Daniel zrobił mu taką kreskę, taką, wiecie, taką ładną. I zobaczymy, czy usiedzi dzisiaj i czy wyjdzie ta fryzura, bo mega mi się podobają właśnie takie fryzury u chłopczyków i chciałabym, żeby Maksymilian też miał taką, także trzymajcie kciuki, żeby moje dziecko wysiedziało na tym krześle. Ja, nieźle. I nawet wytrzymałeś, co? Dzisiaj fryzura trwała ile? 15 minut, jak nigdy. Piąteczka. Jestem z ciebie dumna. Dałeś radę. Fajnie to wygląda. Mega spoczko. Tak stylowo. Teraz jedziemy do cioci Klaudii na kawę. Ciocia Klaudia od Aleksa. I ona ma dzidzię małą. Urodziła. Ty chyba tej dzidzi nie widziałeś. Bo ostatnio jak ja byłam u Klaudii, to ciebie nie było. Ona ma dziecko? Dwójkę ma.
Aleksa i teraz Ines się urodziła, dziewczynka malutka. Jesteśmy już, słuchajcie, w domku, ale jeszcze na koniec vloga chciałam wam pokazać, jak prezentuje się ten krem z grzankami plus starłam parmezan. Posypiemy sobie tutaj pięknie, ładnie parmezanem i życzcie mi smacznego. Idę się zajadać.